Dzisiaj pokażę Wam, jak powiększyć kuchnię, jeżeli mamy taki układ jak tutaj od dewelopera. Najprostszym rozwiązaniem będzie zrobienie tutaj półwyspu. Lodówkę możemy przenieść na tą część i teraz tutaj mamy otwory wentylacyjne do okapu i okap jest bardzo daleko tam, gdzie jest płyta grzewcza, więc można by było przenieść tą płytę grzewczą trochę bliżej, tak żeby można było tutaj się szybko podłączyć i żeby nie było straty, jeśli chodzi o działanie w ogóle tego okapu i wyciąganie powietrza na zewnątrz. I możemy też zrobić coś takiego, że tutaj możemy zrobić zlew, a tutaj zmywarkę. I wtedy tutaj tą część będziemy mieli na mikrofalówkę, na Thermomix, na kawomat, w zależności co tutaj potrzebujemy. Tutaj zostawimy tylko małą odległość właśnie na płytę, a tutaj będziemy mieli około 110 cm na blat roboczy i tutaj kolejne 120 cm na blat roboczy. Dzięki temu ta kuchnia będzie większa i bardziej funkcjonalna. I tutaj musicie pamiętać o tym, że mamy wentylację, więc albo szafki nie robimy do samego sufitu, albo robimy część otwartą, tak żeby powietrze swobodnie mogło przechodzić.